Niepozorny 13-calowiec. Tak, w wielkim skrócie można powiedzieć o Lenovo Yoga 900, ultrabooku, skorzystania z którego można się uzależnić. Yoga 900 to urządzenie, które zachwyca zanim jeszcze je włączymy. Wygląd zewnętrzny i dbałość o każdy detal to cechy, które go wyróżniają. Do tego piórkowa waga, nieco ponad kilogram i niesamowita smukłość, niecałe 15 mm i mamy już przepis na świetnego ultrabooka. Bransoletowy zawias zwracający na siebie uwagę, srebrna ramka wokół touchpada, elegancka aluminiowa obudowa w kilku różnych wersjach kolorystycznych, to wszystko sprawia, że aż chce się zajrzeć do jego wnętrza. Ale jeszcze zanim to zrobimy, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na gumowe nóżki zapobiegające ślizganiu się laptopa po biurku i innych płaskich powierzchniach. Yoga 900 to kolejny przedstawiciel serii Yoga, z której firma Lenovo jest bardzo znana i ceniona. Z urządzenia można korzystać w czterech różnych trybach: laptopa, prezentacji, namiotu i tabletu. Wszystko za sprawą pokrywy, którą można obracać o 360 stopni. No dobrze, a co z klawiaturą? Klawiatura, co najważniejsze, jest podświetlana, dzięki czemu korzystając z Yogi 900 nocą nie będzie problemu z pisaniem na niej. Gumowa powierzchnia wokół klawiatury sprawia, że nie czujemy dyskomfortu podczas dłuższego korzystania z niej. Co jednak najważniejsze, klawiatura jest bardzo wygodna i oferuje skróty klawiszowe do najważniejszych funkcji, takich jak zmiana jasności ekranu czy podświetlania klawiszy. Sam touchpad jest z kolei responsywny, ale niestety jego przyciski są już dość głośne. Pora zajrzeć do wnętrza naszego potwora. Zacznijmy od dysku SSD o pojemności 512 GB, który powoduje, że nie tylko mamy błyskawiczny dostęp do dużej przestrzeni na pliki, ale również odpowiada za bardzo szybkie uruchamianie się laptopa. Z kolei samo płynne i wydajne działanie urządzenia zapewnia połączenie w przypadku prezentowanego modelu procesora Intel Core i7 i 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Co bardzo istotne, kultura pracy jest bardzo wysoka. Głównie dzięki połączeniu wysokiej wydajności i cichego działania. Samych otworów wentylacyjnych w ogóle nie widać. Ukryte zostały bowiem w zawiasie. Kolejna kwestia to ekran. 13,3 cala, rozdzielczość 3200x1800 pikseli, dotykowa matryca. Doskonale sprawdza się zarówno do zastosowań biurowych, codziennych, jak również na wszelkiego rodzaju wyjazdach. Nie bez znaczenia pozostają głośniki stereo dostarczane przez JBL, które zapewniają naprawdę dobrą jakość dźwięku. Dziwi jedynie ich ulokowanie. Spód ultrabooka to dość nietypowe miejsce. Zerknijmy jeszcze na krawędzie. Z jednej strony mamy port do ładowania kombinowany z USB 2.0, obok port USB 3.0 i USB typu C oraz czytnik pełnowymiarowych kart SD. Z drugiej strony z kolei jest kolejny USB 3.0, 3,5 mm jack audio, włącznik, przycisk blokady obrotu ekranu, przycisk nowo pozwalający szybko przejść do recovery i BIOSu oraz dioda informująca o ładowaniu laptopa. Ale spokojnie, o konieczność częstego ładowania nie musicie się martwić. Producent obiecuje, że w niektórych wariantach użytkowania Yoga 900 wytrzymuje nawet do 10 godzin na jednym ładowaniu. Co ważne, nie są to jedynie puste obietnice. Jakieś wady? Głośny touchpad, błyszczący ekran, obudowa lubiąca zbierać odciski palców, no i wysoka cena. Ale Yoga 900 zdecydowanie warty jest każdego grosza. Warto pamiętać, że jest to najcieńszy na świecie konwertowalny laptop z procesorem Intel Core i7 6. generacji. Oczywiście Lenovo Yoga 900 możecie kupić w sklepie Sferis.